Violet to nowa Sara? Chyba tak, niestety, dlatego że już mam ochotę ją bić. Hej, siemano moi drodzy, ja jestem Onrek, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszej serii Kim Będzie. Nie mam pojęcia, jak wam się ta seria spodobała, bo jestem nad morzem, ale nagrywam odcinek o naszej Sarze, znaczy Violet. Jeżeli materiał by spodobał, 500 lajków, będę mega wdzięczny, komentarz Violet dostanie duże serduszko niestety. I moi drodzy, subik też mile widziany, lecimy do materiału bez przedłużania. Na moje oko, Violet jest to dziewczynka, która lubiła się dużo uczyć. Niby jest BDS-em, ale wydaje mi się, że przed epidemią raczej była normalną dziewczyną z marzeniami, aspiracjami i wydaje mi się, że być może z lekkim artystycznym okiem. Teraz niby niby taki byk, ale nie, raczej jest wrażliwa i raczej no będzie taka troszkę jak Sara niestety, taka panikara, bojąca się wszystkiego, a ten nóż u jej boku to chyba wykałaczka do zębów. Strasznie nie podoba mi się to, że ma dwa różne buty i wiem, że to takie nic nieznaczące, ale po jakiego masz dwa różne buty, dziewczyno? Czy ty żeś normalna jest? Nie sądzę. Nie sądzę. Raczej moi drodzy, jej rodzice zginęli, a ona sama została prawdopodobnie znaleziona przez inną grupę, bo jak wiemy, epidemia trwa około 5-6 lat, więc moi drodzy, sama raczej Violet by nie przeżyła, tylko raczej pod skrzydłami innej grupy, być może właśnie pod skrzydłami Marlona i Luisa, kto wie, bo prawdopodobnie byli moi drodzy razem, są w szkole, w internacie, raczej nie wydaje mi się, żeby tam mieszkali od 5 lat, ale no prawdopodobnie znali się już wcześniej. Teraz będzie prawdopodobnie takim BDS-em, w sensie takim raczej będzie mistrzem polowań. Będzie coś takiego jak Marlon, no ale wydaje mi się, że w środku siebie raczej zostanie tą zagubioną dziewoją, która jedyne co będzie chciała to przetrwać i mieć spokój od wszystkiego. I wiem prawdopodobnie, że nie polubią się z Clementine, ponieważ kobieta do konkurencji, Clementine jest ładniejsza od niej, Clementine jest fajniejsza od niej, więc kolejnej, więc tak naprawdę jedynej oprócz niej kobiety to ona nie zdzierży. No jak wiemy, jedna kobieta w środowisku 2,5 mężczyzn to jednak wyzwanie, także współczuję ci, Violet moja droga, szczególnie, że wczorajszy albo przedwczorajszy materiał pokazał, nie, przepraszam, może być później ten materiał, ale piątkowy materiał z 27 kwietnia pokazał wam, że jednak w TWD może być seks. Także moim zdaniem tak właśnie prezentuje się Violet. Dzięki za uwagę, napiszcie mi koniecznie, co o tym sądzicie. 500 lajków, będę mega wdzięczny, komentarz Violet dostanie serduszko, subik też mnie widziany. A teraz moi drodzy, dzięki za uwagę, no i do później, trzymajcie się, hej!